Adrian, cały czas nic nie mówisz, jesteś spokojny, ale cały czas masz ironiczny uśmieszek na twarzy, którego nie da się zmazać. Rozumiem, że nie do końca wierzysz w to, co mówi Amadeusz, nie do końca wierzysz w jego zmiany, nie do końca wierzysz w jego treningi. Co sprawia, że no, masz grymas takiego zadziwienia na twarzy? No bo wiem, że kłamy, no. Tydzień temu był w Kubano i chlał alkohol. Ja mówię, że trenuję, że nie piję. No nawet jest tam mój ziomek w lewym górnym rogu. Przypatrz się, Fari, byłeś z nim na melanżu tydzień ale temu. Patrz, z jego ale dawałem przeddawałem wywiad dla MMA.pl i powiedziałem tam, że trenowałem, ale zdarzały mi się imprezki. Więc wiesz, jest... No więc to, że dobra, trenowałem, no, wiesz, nie oznacza, że czasami jak na przykład mówisz, wyjadę... Ale jesteś ciągle patrz, w sztosie? Ale jestem cały czas u siebie w mieście. Ty, jak wyjechałem raz do Warszawy, to poszedłem sobie na imprezkę. Tak? No i tyle. No poszedłem sobie na imprezkę, byłem w Warszawie, poszedłem. A tak siedzę cały czas w Słupsku i nikt nie wie, co robi. Co robię na co dzień. No Adrian, ty też tego nie wiesz. Powiedz to, powiedz ty też to. Tego nie wiesz. No wiecie, no kurde, ja nie chcę tutaj tak, ja nie jestem taką osobą, że tu ktoś mi coś powiedział, wiesz i tak dalej. Ja nie jestem, nie sieję fermentu, nie lubię tego. Ale no ja wiem, Amadeusz, że nie trenujesz, no i że się bawisz. Mówisz, że to jest taka gra psychologiczna. To jak zrobiłem, to jak z 90 kilo, to jak z 90 kilo szedłem. Wiem, że tak nie jest, bo... No nie wiesz, przecież ja mieszkam w Słupsku, a w Warszawie się pojawiłam, nie wiem, raz na kilka miesięcy. I to, że jak byłem w Warszawie, to skorzystałem sobie z tego, że jestem w większym mieście i poszedłem sobie na imprezę. Ale myślisz, że co, że ciebie znają tylko osoby z Warszawy i mnie? Mamy znajomych. No w Słupsku nie latam po ich imprezach ani w okolicy. No dobra, no ja pamiętam, że jeszcze... Patrz, ja stary, z mojej perspektywy to wyglądało tak, że ja cały czas wiedziałem, że ty nie będziesz albo mi robił owagę problemy, a jak będziesz wiedział, że jestem w sztosie, to tej walki nie weźmiesz. I mój plan był taki, żeby nie pokazywać tych treningów i tak dalej. Musiałem to ukrywać, choć miałem okazję, ochotę ludziom powiedzieć prawdę. Aha, czyli poczekaj, czyli twierdzisz, że nie wziąłbym tej walki, jakbym nie wiedział, że jesteś w sztosie, tak? Jakbyś wiedział, że jestem w sztosie... A jakbym wiedział, to... że nie pijesz, to nie wziąłbym tej walki? Jakbyś wiedział, że trenuję cały czas. O, okej. Okay. Tak samo jak wiedziałem, że nie wziąłbyś walki w wyższej kategorii wagowej. Ale co ty w ogóle się czepiasz tej wagi? Gościu, 77 sam chciałeś. Pamiętasz, o czym gadaliśmy w Gdańsku na FMA 6? 77 chciałeś, masz 77. Ostatnio chciałeś 84. Ty, może ja 90, kurwa, albo 100 może chcesz. Stary, posłuchaj mnie. O, już, kurwa, wiesz, ale, bo już za bardzo sobie... Słuchaj, ja mówię, nie... Mówię, że nie dasz sprowokować, a teraz kurwa... Ale to nie, ja mam po prostu wysoki ton, ja tak lubię się unosić. W każdym razie dążę do tego, że decyduj się w końcu. Albo chcesz 77, albo open, bo co chwila zmieniasz. Gdyby nie Krzysztof ale Ospara... Ale ja ci idę na rękę, waląc się w tym 77. Poszedłem ci na rękę, stary. Ty mi? Przecież to ja idę ci na rękę, dając ci rewanż. Nie, bo takiej kategorii nie ma jak 7-4. Opa, koledzy ci piątkę przybili. Ale gościu, no ja ci poszedłem na rękę, dając ci to rewanż. Kurde, no stary, no. Gdybym ci nie dał rewanżu, gdybym się nie zgodził, to z kim byś zawalczył? Podejrzewam, że nie miałbyś żadnej innej walki. Ale ja ci daję to działa tak samo tutaj. W drugą stronę i to wiem od włodarzy. Walczyłem przed tobą z Dawidem. Ale walczyłeś, bo na ostatnią chwilę wskoczyłeś. Dobra, mam już podpisany kontrakt na dwie walki. No i super, i no to już się bardzo cieszę, że dobra, to się układa. Okej. Ale ja miałem, ale nawet Malczyński powiedział, że najpierw zawalczysz z nim, jak rozwiążesz swoje, no te sprawy ze mną. No dobra, ale jednak to było na moim, jednak zawalczyłem z nim najpierw. Przypadkowo. Ale by jednak było na moim. Dobra, wracając do tematu. Dlaczego, gdy umawialiśmy się na 77, nagle na ostatnią chwilę nie chciałeś podpisać kontraktu i chciałeś wagę open albo 84? I nie, że nie chciałem podpisać kontraktu. Ja wiedziałem, chciałeś. Że ten kontrakt podpiszę, ale próbowałem naciągnąć na wyższą wagę, bo jest mi to po prostu na dobrze, rękę, bo na dobrze, co dzień jestem od ciebie cięższy i większy. Wrócimy kurwa. Do tego. Za chwilę do tego. Dlaczego muszę kwestia? Schodzić, stary? To, jak to mamy konflikt, sam chciałeś jak mamy konflikt, to się po prostu pizgamy, a nie... Ale ty... No dobra, wyskoczę do ciebie, jak tam schudniesz 20 kilo. Ty mylisz walki w oktagonie z walkami ulicznymi. Kurde. Panowie, za chwileczkę do tego tematu wrócimy. Stary, jesteś na fajne MMA, a nie na ulicy. To jest freak fight właśnie. Za chwileczkę do tego tematu wrócimy. Chcemy też porozmawiać z innymi zawodnikami. Adrianie, pytanie do ciebie. Tak jak mówisz, nie chcesz tutaj wchodzić w szczegóły, nie chcesz dać po sobie poznać, czy to cię boli, czy to cię nie boli. No ale twój konflikt z Amadeuszem jest jednym z takich najgorętszych w historii federacji. To jest tak. Bez wątpienia prawda. Przepychanki w internecie. Ja mówię, że mnie boli, że mnie męczy, a nie boli. Męczy. Za dużo odgrzewany kotlet, już za długo to się ciągnie. No tak, wy po prostu chcecie tego rozwiązania. Chcesz to zakończyć, konkretnie, raz i porządnie z przytupem. No właśnie, i pytanie, czy w tej walce, konkretnie w tej walce, czy dla ciebie chodzi o coś więcej niż tylko zwycięstwo, czy ta walka to jest dla ciebie najważniejsza walka w karierze? Ale może za pierwszym razem może była. Ja już z nim wygrałem, ja już udowodniłem nieprawda, to, co mu udowodnisz. Nie wygrałeś. Teraz robimy rewanż, bo chciał tego i zrobię to jeszcze raz, ponownie. Tylko mocniej. Z Kasiuszem też wygrałeś. Już nie było, ale nie porównuj tego walki z Kasiuszem, stary, to była wielka wtopa i niemowa. Z Malczyńskim teraz też ja wygrałeś. Nic wspólnego. Cztery walki pod rząd przejebałeś, stary, w rzeczywistości. Tak. Wmawiaj sobie, ty ani jednej nie wygrałeś, z Menelem wygrałeś jedną.
No a ty cztery pod rząd przepierdoliłeś. Ja żadnej nie wygrałeś. No jednak jedną wygrałem i z tobą też wygrałem. Przestań. Dobra, wracaj do mojego pytania, bo ja ci się nie wtrącam, gdy ty coś mówisz, to daj mi dokończyć. Jakie byłeś rozwiązanie, czy... Czy to jest dla ciebie najważniejsza walka w karierze? Nie, mówisz, że już... nie jest to najważniejsza walka. Stary, przykładam się do tej walki naprawdę mocno się przykładam, bo chcę to już po prostu raz na zawsze zakończyć, żeby to nie była decyzja sędziów i tyle. Najważniejszą walką to było może wcześniej. Ja już udowodniłem to, co miałem udowodnić, teraz idę tylko, żeby podkreślić jemu. Widzom nie muszę, widzowie wiedzą, kto jest, kursy same mówią za siebie, widzowie wiedzą, kto jest lepszy, idę udowodnić to mu, żeby on po prostu już po walce mógł powiedzieć, o, skończyłem walkę na tobie, sędziowie oszukani i tak dalej. Jak to on się tłumaczy. Czyli uważasz, że Amadeusz szuka wymówek? No szuka wymówek, cały czas przesadza, naprawdę, wiesz o co chodzi. Szuka wymówek, wydaje mi się, że cały czas we wszystkim szuka wymówek, nie? Mi się wydaje, że to też gra, że on pije i tak dalej, to wszystko jest po to, że w razie jak przegra, powie, o, ja miałem okres ciężki w życiu, dlatego piłem i tak dalej. Ja nic nie mówię, ciężko trenuję, nie będę się chwalił ile, co robię, ciężko trenuję, chcę po prostu pokazać w walce. Wiesz o co chodzi, nie ma co szczekać, po prostu trzeba pokazać. Uważam, że ten, kto dużo robi, a mało gada, jest najlepszy zawsze i chcę właśnie taki być. Amadeusz, czy jeżeli byś tę walkę rzeczywiście przegrał, zaakceptujesz to? Pogodzisz Oczywiście, się z tym? Oczywiście, że tak. Przyjmuję na klatę. Dlaczego w takim razie nie godzisz się z tą poprzednią decyzją? Bo jest naciągnięta. Wszystkie moje, w ogóle w żadnej walki nigdy nie wygrałem. Wszystko naciągnięte, sędziowie ustawili. Tak. Mhm. Adrian? No, smutne, ale prawdziwe. No tutaj jest z nami na pewno na sali sędzia Piotr Jarosz i myślę, że by się obraził na takie słowa. No też mi się tak... Ale no stary, no kurde. No nie wiem. No ale co mnie obchodzi, kto by się obraził? Kurwa, ja mam własne zdanie, mam własnych trenerów, którzy sobie analizowali tą walkę i widać gołym okiem dokładnie drugą i trzecią rundę. Pierwszą wygrał w pięknym stylu, ale dwie kolejne było w dupę i tyle. Zresztą i tak ten konflikt nie jest zakończony i to nawet komentatorzy od razu mówili po walce, zakończymy go tu i teraz. Tam tak naprawdę nikt nie wygrał, no bo to komu dadzą zwycięstwo to było jak rzut monetą, bo walka była wyrównana i no jeśli jakim cudem mógłbym powiedzieć, że wygrał, to wygrał o włos, więc zresztą walka skończyła się tak, że leżałem na nim. Szkoda, że nie było trochę dłużej czasu. Teraz mamy 9 miałeś minut. Miałeś trzy rundy. Ale dwuminutowe. Ale miałeś je, teraz są nie zdążyliśmy się wykończyć, dobra, ale Zwara obiecuje ci, że teraz się wykończymy. Ale miałeś trzy rundy. Czemu tego nie wykorzystałeś wcześniej? Miałeś trzy rundy i nie wykorzystałeś tego. No a czemu ty nie wykorzystałeś? A ty jak wykorzystałeś? Tym, że obaliłeś mnie na koniec, stary, no to jest co, wymówka, stary. No i Kaniowski powiedział nawet na głos, że wygrałem tą rundę. Komentator. Powiedział nawet na głos, komentując tą walkę, że trzecia dla mnie, pierwsza dla ciebie, a dali trzecią tobie. Ale czekaj, Kaniowski jest komentatorem czy sędzią? No właśnie. Że z Kasiuszem też byli sędziowie. Dobra, rozwiążemy to teraz, nie mogę pierdolić o tamtej, bo i tak była wyrównana i nie powiesz, że nie była. Powiem tak. Dwa czyste ciosy dostałem w twarz i powiedział mi to jeden... No to dobrze, to wstawię dzisiaj na story, że dostałeś ze cztery pod rząd. Czyste ciosy, dostałem dwa czyste ciosy. Kurwa, ja cię prosiłem, matematyka nie jest twoją mocną stroną. A właśnie, słyszałem, że mówisz, że... W ogóle czemu się doczepiasz tej matury? Powiedz tak szczerze, czy łapiesz się... No bo mówisz, że dwa ciosy, a nie umiesz liczyć, ewidentnie stary. Znaczy, albo gadamy o maturze teraz, albo o ciosach. Dobra, powiedział mi to organizator, no, który... Organizator z matematyki, bo Ciekawie mnie, jakie obliczenia zastosowałeś, że tam dwa ciosy. Czyli twierdzisz, że organizator tej gali nie umie liczyć, tak? Wprowadził mnie w błąd. Ma powiedzieć go imię i nazwisko, jeden z dwóch głównych organizatorów. No na pewno tam doszło dużo więcej niż dwa ciosy. Dobrze, powiedział mi to organizator tej gali. Jak byliśmy w UK. A mi ksiądz ostatnio powiedział, że trzy doszły. No dobra, no. Okej, no to... Twoi koledzy sędziowie, twoi trenerzy też ci mówili, że wygrałeś ze mną. No właśnie, panowie, musicie ustalić po prostu, z kim rozmawiacie, bo ile ludzi, tyle gustów, ile kobiet, tyle biustów. Dobrze.